Audiobooki to, uważam, świetna forma spędzania naszego czasu takiego pomiędzy, na przykład w drodze na uczelnię, w trakcie jazdy samochodem. Czasami nie jesteśmy w stanie wyciągnąć książki i ją po prostu w spokoju przeczytać, ale zawsze możemy wtedy sobie włączyć słuchawki i posłuchać sobie audiobooka czytanego na przykład przez autora naszej ulubionej książki. Nagrywanie audiobooka i piosenek w studiu to totalnie dwie różne rzeczy i zarówno jedna, jak i druga bardzo mi się podoba. Kiedy nagrywamy muzykę, mamy określony rytm, do którego my się dostosowujemy i gdzieś tam musimy go poczuć, a tu jest trochę odwrócona sytuacja. To my nadajemy ten rytm, to my odpowiadamy za wszystkie akcenty, za nabudowanie napięcia, które może być bardzo różne. Do przeczytania wybrałam książkę pod tytułem Śmierć w Amazonii autorstwa Artura Domosławskiego. To jest książka reportaż. Wybrałam ją, ponieważ bardzo interesuję się tematem Ameryki Łacińskiej. Jest to związane z moim kierunkiem studiów, czyli właśnie kulturoznawstwem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W kontekście naszych czasów i postępującej globalizacji i problemów ze środowiskiem wielkich korporacji, dobrze jest wiedzieć, z czym to się wiąże od takiej strony, z którą może nie do końca mamy, którą nie do końca znamy. I to właśnie opisuje Artur Domosławski w swojej książce Śmierć w Amazonii. Pokazuje nam, jak ludzie z lokalnych społeczności, prości, czasami po prostu rolnicy, walczą z wielkimi korporacjami, które wydawałyby się nie do ruszenia. Walczą o swoje domostwa, walczą o środowisko naturalne, walczą o swój honor i są mega silni. I udaje im się czasem tę walkę wygrać. Taką silną postawę, jaką prezentują bohaterowie w książce Artura Domosławskiego, moglibyśmy podziwiać i moglibyśmy się też z niej jak najbardziej uczyć, bo tak naprawdę moglibyśmy zawalczyć w taki sposób, też patrząc na nasze problemy w naszym kraju i walcząc o środowisko tutaj w Polsce.